Cześć, dzień dobry. Z tej strony Mateusz Ostręga, dietetyk, założyciel pierwszego w Polsce Ketocentrum, a dziś zapraszam Cię na kolejną rozmowę z Twoją prawdopodobnie ulubioną panią profesor, a więc profesor Grażyną Cichosz. Z profesor Grażyną Cichosz nagraliśmy do tej pory 4 rozmowy, wszystkie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i pojawiało się mnóstwo próśb o kolejne nagrania, więc nie mogłem tych próśb nie spełnić i namówiłem panią profesor na kolejną serię nagrań. I dziś rozmawiamy o temacie może mniej chwytliwym, jeżeli chodzi o same nagłówki, ale bardzo ważnym i myślę, że jednym z najważniejszych, o których do tej pory rozmawialiśmy, a więc niedoborach białka, które niosą za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Możesz być zaskoczony tym, jak bardzo ważne białko jest w Twojej diecie i jak jednocześnie nie doceniasz tego makroskładnika. Co więcej, jak może wydawać Ci się, że spożywasz go odpowiedniej ilości, a w praktyce jest zupełnie inaczej. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry Pani Profesor, witam serdecznie ponownie. Witam, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zdrowotnych konsekwencjach niedoboru białka w diecie. Tak jest. To jest bardzo ważny temat. Ale zanim zaczniemy rozmowę merytoryczną, to chciałam Państwu przekazać jedną informację. Dwukrotnie informowałam, że nie jestem lobbystką, niczego nie reklamuję. Ponieważ nie wszyscy internauci rozumieją, co to znaczy, więc oświadczam wprost, że nie pobieram żadnego honorarium za rozmowę z panem Mateuszem. Dzielę się swoją wiedzą z dwóch powodów. Po COVID-zie wszyscy bez wyjątku, i ci, którzy przechorowali, i ci, którzy się zaszczepili, mamy totalnie osłabioną odporność. Jest jeszcze jeden powód osłabionej odporności, o której ja muszę się przyznać, do niedawna nie wiedziałam. Na długo przed COVID-em odporność populacyjna została zmniejszona poprzez ograniczone spożycie białka i dzisiejsza rozmowa tej problematyki dotyczy. No właśnie, pani profesor, więc przejdźmy już od razu do konkretów, skoro mamy ten ważny wstęp za sobą, ponieważ kilkanaście lat temu tak naprawdę zmniejszono zalecane spożycie białka w diecie. I pytanie, o co tak naprawdę chodziło? Czy chodziło o jego nadmierne spożycie tylko w państwach zachodnich, czy jego deficyt na świecie ogólnie? No, zacznijmy od tego, że w skali globalnej nie ma deficytu żywności, nie ma deficytu białka. W latach 2016-18 na każdego mieszkańca globu ziemskiego wyprodukowano ponad 3600 kilokalorii. Znaczy taka ilość żywności była wyprodukowana, a przecież do przeżycia wystarczą 2000 kilokalorii. Około 40% żywności niestety w Polsce również jest marnowane. Aby zapobiec spadkom cen, żywność do niedawna była niszczona poprzez palenie, od jakiegoś czasu wykorzystywana jest do produkcji biodiesla. Natomiast fakt, że w XXI wieku prawie miliard ludzi, głównie w Afryce subsaharyjskiej, ale nie tylko, głoduje, to jest skutek polityki. Skutek polityki, a nie braku żywności. Co do spożycia białka. Rzekomo nadmierne spożycie w państwach zachodnich nie jest prawdą. Taką od początku do końca kłamliwą narrację narzucają globaliści i politycy, którzy chcą pełnowartościową żywność z naszej diety totalnie wycofać. W rzeczywistości sytuacja ze spożyciem białka wygląda dokładnie odwrotnie. Spożywamy go stanowczo za mało, najprawdopodobniej o połowę za mało. No właśnie, z tego wynika moje kolejne pytanie, chociaż to jest takie pytanie, na które odpowiedzi się domyślam, ale bardzo chętnie usłyszę zdanie pani profesor na ten temat, ponieważ no, wobec tego, czy te obecne zalecane podaże białka w diecie dla człowieka są wystarczające, żeby pokryć nasze zapotrzebowanie na ten ważny makroskładnik? Oczywiście, że nie. Spożycie białka w ilości zaledwie 0,8 grama na kilogram właściwej masy ciała przy równoważnym, takim samym spożyciu białka zwierzęcego i roślinnego nie pokrywa metabolicznych potrzeb organizmu. Utrudnia odbudowę, rozwój, detoksyfikację organizmu, osłabia jego odporność. W porównaniu z rzeczywistym zapotrzebowaniem referencyjne spożycie jest zaniżone o co najmniej 30
a najprawdopodobniej o 50%, dlatego że w wyliczeniach referencyjnego spożycia wykorzystano najmniej dokładną spośród wszystkich metod. Sądzę, że nieprzypadkowo. Wielu autorów w kilkunastu dużych projektach badawczych, w publikacji Białko niedoceniany składnik diety, wszystkie te informacje możecie Państwo zweryfikować. Więc wielu autorów, oceniając zapotrzebowanie na białko z wykorzystaniem innych metod, bardziej dokładnych, wykazało, że referencyjne, zalecane spożycie wyliczono niedokładnie, w związku z czym jest ono po prostu niewiarygodne ze względu na zastosowaną metodę bilansu azotu. Co więcej, w obliczeniach referencyjnego spożycia uwzględniano wyłącznie pełnowartościowe białka zawierające komplet aminokwasów egzogennych. A mimo to zalecano równoważne spożycie białek zwierzęcych i roślinnych, co potwierdza, że nie działano przypadkowo, działano świadomie i celowo. Przecież wiadomo, że białka roślinne nie zawierają kompletu aminokwasów egzogennych. W dodatku ich trawienie jest ograniczone ze względu na obecność wielu składników antyżywieniowych. To teraz nie może nasunąć się inne pytanie jak to, dlaczego i po co została zmniejszona norma na białko? Polityka, o czym już wspominałam, nie chodzi o niedobór żywności, tylko o politykę. Kombinacje z ograniczeniem spożycia białka rozpoczęły się w 2004 roku, kiedy to WHO opracowała Światową Strategię Walki z Otyłością. W dokumencie tym uwzględniono wartość kaloryczną zalecanej diety, podaż energii w postaci tłuszczu, oczywiście z podziałem na kwasy nasycone i nienasycone. Uwzględniono podaż cukrów i węglowodanów tak średnio dwukrotnie zawyżoną w stosunku do potrzeb organizmu. I ku mojemu zdziwieniu w dokumencie tym w ogóle nie wspomniano o białku. Można odnieść wrażenie, że w opinii specjalistów WHO białko jest główną przyczyną otyłości, bo skoro walczymy z otyłością i eliminujemy białko, no to wniosek jest oczywisty. Na podstawie Światowej Strategii Walki z Otyłością urzędnicy unijni opracowywali w 2008 roku sposób znakowania żywności wartością odżywczą. I ja ten dokument namierzyłam, aktualizując wykłady. I ponownie o białku zapomniano. Teraz uwaga dietetycy. Wartość odżywcza żywności miała być definiowana bez podania zawartości białka, od którego ta wartość odżywcza zależy. Według mnie kosmiczny przekręt. Po interwencji Ministerstwa Zdrowia nie ukrywam, że byłam inicjatorką tej interwencji. W znakowaniu żywności białko uwzględniono i wówczas okazało się, że jego referencyjne zalecane spożycie zmniejszono w 2007 roku do zaledwie 0,8 grama na kilogram masy ciała. Tymczasem w opublikowanych w 1999 roku badaniach klinicznych autor Forslund, możecie Państwo w mojej publikacji to zweryfikować, wykazano, że spożycie 1 grama białka przez zdrową, dorosłą osobę o średniej aktywności fizycznej nie pokrywa potrzeb metabolicznych. Białko jest najdroższym składnikiem żywności. Jego zawartość w produktach spożywczych stale maleje. Tymczasem na opakowaniach, zgodnie z prawem żywnościowym, producenci podają zawartość białka, nie informując, o jakie białko chodzi. Z tego powodu pełnowartościowe białko zwierzęce zastępowane jest sojowym, które rzeczywiście ma właściwości technologiczne doskonałe, no i jest kilkukrotnie tańsze. Na efekty spożycia niepełnowartościowej żywności nie trzeba było długo czekać. Z opublikowanych w 2019 roku badań Epic Oxford na grupie prawie 30 tysięcy osób wynika, że niezależnie od stosowanej diety, a w grupie byli mięsożercy, rybożercy, laktowegetarianie i weganie, białko dostarczało nie więcej jak 17% energii.
Wyjątkowo niskie spożycie białka na poziomie 11-13% energii dotyczyło wegan. W Europie najmniejsze spożycie białka dotyczyło Polaków. Problem kumuluje się z wielu powodów. Nie wszyscy wiedzą, że 100 gram mięsa to nie to samo, co 100 gram białka. Ulepszone mięso zawiera połowę tego, co mięso nieulepszone. Więc w 100 gramach udka z kurczaka mamy maksymalnie 200 gram białka. Ale już w ulepszonej piersi z kurczaka ta zawartość będzie mniejsza. W dodatku nie wiadomo, jaka jest wartość odżywcza produktów dostępnych w ofercie handlowej. W wołowinie po 10 dniach przechowywania wartość żywieniowa spada o 25-35%. Jeżeli w produktach mięsnych stosowana jest sól kuchenna z jodanem potasu czy żelazocjankiem, które działają prooksydacyjnie, to wartość odżywcza spada o kolejne kilkanaście procent. Obecne w żywności przetworzonej utlenione, glikowane, nitrozowane białka stanowią zagrożenie dla przewodu pokarmowego i narządów wewnętrznych. Teraz uwaga, młodzi ludzie planujący posiadanie potomstwa. Niedobory aminokwasów egzogennych w diecie kobiety ciężarnej powodują osłabienie odporności wrodzonej jej dziecka, w dodatku na całe życie, poprzez programowanie metaboliczne. Chodzi konkretnie o ograniczoną syntezę defensyn, czyli peptydów o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, antywirusowym, syntetyzowanych, wydzielanych w dwunastnicy, jelicie czczym i jelicie krętym. Defensyny wytwarzane są 100 razy szybciej niż immunoglobuliny, a ich synteza u człowieka rozpoczyna się już w 14-17 tygodniu życia płodowego. Defensyny współtworzą śluzówkową barierę ochronną, a nieprawidłowa ich sekrecja prowadzi do naruszenia bariery jelitowej, co promuje stan zapalny. Niskie spożycie białka wynika z powszechnych wzorców żywienia, które są stymulowane reklamą. Ultraprzetworzona żywność w Europie pokrywa 50% dziennego zapotrzebowania na energię, ale w Stanach i Kanadzie aż 80%. Skutkiem takiej diety są nie tylko niedobory białka i błonnika. Skutkiem tej diety są niedobory potasu, cynku, magnezu, wszystkich witamin i pierwiastków śladowych również. Przy takiej diecie nie można być zdrowym. Niedobory białka i wymienionych witamin, związków mineralnych, których nośnikiem są właśnie białka, zwiększają ryzyko wszystkich chorób metabolicznych. I to jest w zasadzie merytoryczna odpowiedź na pańskie pytanie, po co nam to było, po co zmieniano zalecenia żywieniowe. Niepełnowartościowe białko generuje różne choroby, na czym zarabia farmacja, producenci suplementów. W mojej opinii chodzi o depopulację. Zwłaszcza, że jeżeli skojarzymy pewne fakty, to moje przypuszczenie się potwierdzi. Na szczycie G20 w Davos w 2005 roku jeden z najbogatszych ludzi, z przyczyn oczywistych, nie wymieniam nazwiska, wyraził opinię, że aktualnie nie potrzeba wojny. Wystarczy jakiś wirus, żeby świat odwrócić do góry nogami. I to się dzieje. Czy przypadkiem nie istnieje związek przyczynowy między ograniczonym spożyciem białka a obniżoną odpornością populacyjną podczas pandemii? Z jakich powodów podczas pandemii w Polsce odnotowano największą umieralność? Pewno zapamiętaliście Państwo, najmniejsze spożycie białka w Europie. Pani profesor, zanim przejdę do właściwego pytania, to nawiązując do tego między innymi Davos, to myśli Pani, że może nowe produkty z owadami będą rozwiązaniem problemu niedoboru w białka diecie, czy może jednak nie do końca?
jak wspominałam, niedobory białka w diecie wynikają z jakości żywności. Mówiąc wprost, z byle jakości żywności, a nie z jej niedoborów. Potencjał produkcji żywności jest kilkukrotnie większy niż ten aktualnie wykorzystywany. To jest opinia profesora Stanisława Wiązkowskiego, który pracował dla FAO, WHO, który przez dwie kadencje z kawałkiem był posłem na Sejm Rzeczpospolitej. W trzeciej kadencji zrezygnował, stwierdził, że nie jest w stanie z tymi ludźmi współpracować. I informacje, które profesor w swoich książkach przekazuje, są prawdziwe. Jesteśmy w stanie produkować znacznie więcej żywności. Zmierzając do pańskiego pytania, koncerny amerykańskie już w latach 70. podjęły decyzję, że spróbują zmonopolizować produkcję żywności w skali globalnej, co umożliwi kontrolę nad urodzeniami, nad liczebnością populacji. To jest wielki reset. Więc niedobór białka utrudnia regenerację jelita, gdzie generowane jest 70% odporności. Do tego wątku wrócimy. Ale pozostałe 30% odporności generowane jest w różnych tkankach limfoidalnych. Jeżeli niedobór białka trwa dłużej niż kilka dni, dochodzi do zwiększonego obumierania limfocytów, czyli białych krwinek, i do ograniczonego namnażania się tymocytów. Tymocyty są to niedojrzałe komórki ludzkiego układu odpornościowego, które dojrzewają w grasicy. Grasica kontroluje rozwój obwodowych tkanek limfatycznych, węzłów chłonnych, śledziony już w życiu płodowym, w dzieciństwie i w okresie dojrzewania. Z wiekiem ona się kurczy i jej funkcje słabną. Prawidłowe funkcjonowanie grasicy jest warunkiem właściwego rozwoju układu immunologicznego. Niedożywienie tymczasem prowadzi do zaniku, czyli atrofii grasicy, do zaniku szpiku kostnego. Bez wątpienia jest to związane z rozwojem białaczek u małych dzieci. Na szczęście przywrócenie stanu odżywienia odwraca te procesy, no ale niekiedy jest już za późno, żeby te procesy odwrócić. Czy znane są mechanizmy w takim razie, które jakby powodują ograniczenie odporności generowanej w śluzówce jelita w związku z niedoborami? Jak już wspomniałam, tak, jak, oczywiście, że są znane. Jak już wspomniałam, w śluzówce generowane jest 70% naszej odporności, a niedobór białka uniemożliwia jej regenerację. Komórki nabłonkowe wraz z warstwami śluzu uszczelniają przewód pokarmowy, zapobiegają przenikaniu drobnoustrojów, ale także alergenów. Jak wiadomo, nabłonek przewodu pokarmowego narażony jest na prozapalne działanie wielu najróżniejszych składników, które znajdują się w treści pokarmowej. I z tego powodu ulega on regeneracji szybciej niż jakiekolwiek narządy w naszym organizmie. Okres połowicznego rozkładu białka w komórkach przewodu pokarmowego wynosi zaledwie 5 godzin. Żeby ta regeneracja była możliwa, konieczna jest odpowiednia podaż białka w diecie. Znakomite badania opublikowano w 2020 roku. Porównano w nich zużycie aminokwasów przy żywieniu dożołądkowym oraz pozajelitowym, czyli w kroplówkach, w żywieniu prosiąt. Wykazano, że w porównaniu z żywieniem dojelitowym, żywienie dożołądkowe zwiększa zapotrzebowanie prosiąt na metioninę, lizynę, fenyloalaninę o 30%, na aminokwasy rozgałęzione o 44%, na treoninę aż o 60%. Z treoniny wytwarzana jest mucyna, ten śluz ochronny w całym przewodzie pokarmowym. Takie ilości aminokwasów wykorzystywane są do syntezy śluzówki, składników strukturalnych białek jelitowych oraz mucyn. Czy przy niedoborach białka i tych konkretnych aminokwasów możemy mieć zdrowy, prawidłowo funkcjonujący przewód pokarmowy? Oczywiście, że nie. Kolejne doświadczenie, o którym już w którejś z wcześniejszych rozmów wspominałam. Myszy z indukowanym stanem zapalnym jelita. Dopóki otrzymywały w diecie zalecane spożycie białka, 14% energii z białka,
Stan zapalny był nieuleczalny. Dopiero kiedy podaż białka zwiększono do 30% energii, udało się wyleczyć stan zapalny, udało się unormalizować funkcjonowanie okrężnicy, kolonizację śluzówki przez bakterie wytwarzające kwas mlekowy. Przy czym białka serwatkowe ze względu na wysoką zawartość treoniny okazały się najbardziej skuteczne w porównaniu z innymi białkami. Tę informację proszę zapamiętać, dotyczy ona osób, które mają problemy jelitowo-żołądkowe. I kolejny dowód na to, że dieta wysokobiałkowa sprzyja naszemu zdrowiu. Plemiona myśliwych zbieraczy, kilkanaście takowych jeszcze funkcjonuje na różnych szerokościach geograficznych globu ziemskiego. Zjadają z dietą około 30% białka, w tym przewaga białka zwierzęcego. 2/3 albo więcej jest to białko zwierzęce. W odróżnieniu od mieszkańców krajów tak zwanych cywilizowanych nie chorują. Autentycznie nie chorują. Pani profesor, i teraz mnie nachodzi takie pytanie, bo ja jako dietetyk, który skończył studia, jednocześnie obracam się w tym środowisku, zewsząd słyszę, że produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso czy nabiał, powodują stany zapalne w organizmie w jelitach, a z tych badań wynika, że to niedobór białka, szczególnie białka zwierzęcego, będzie zwiększał stany zapalne w jelitach. Czy ja to dobrze rozumiem? Dokładnie. Przecież wszystkie zalecenia żywieniowe dotychczasowe skutkowały dokładnie odwrotnie tym, co zalecano. Hipercholesterolowa teoria miażdżycy miała ograniczyć zachorowalność na miażdżycę, a spowodowała 5-krotny wzrost zachorowalności na nowotwory przy niezmienionej zachorowalności na miażdżycę. Kolejne w odpowiedzi na hipercholesterolową wylansowano wysokowęglowodanową. Przecież dieta light, wysokowęglowodanowa miała zapobiegać otyłości i cukrzycy. A co spowodowała? W ciągu 15 lat wygenerowała pandemię zachorowalności na otyłość i cukrzycę. Teraz jest dokładnie to samo. Także po czynach trzeba oceniać polityków, a nie po tym, co obiecują. Bo przecież osoby odpowiedzialne za jakość żywności, za stan odżywienia społeczeństwa, finansowane z naszych pieniędzy, tak samo zresztą jak lekarze, powinny dbać o naszą populację, a nie o biznesy wszelakie. Więc oprócz niedoboru białka w generowaniu stanów zapalnych jelita istotne są utlenione oleje, o czym była mowa, nadmiar kwasów omega-6, które działają prozapalnie, wszystkie ksenobiotyki, których zjadamy kilka kilogramów w skali roku, niesteroidowe leki przeciwzapalne nadużywane, nie tylko w Polsce zresztą, również stres generuje stany zapalne. Niezależnie od regeneracji nabłonka, podaż białka reguluje poposiłkową syntezę enzymów trawiennych. Jesteśmy skonstruowani idealnie, działamy super ergonomicznie. Jeżeli nie ma w diecie konkretnego substratu, na przykład białka, to organizm nie wytwarza odpowiednich enzymów, no bo po co? Taka sama sytuacja z nietolerancją laktozy. Nie ma w diecie laktozy, bo nie pijemy mleka, to organizm nie wytwarza określonego enzymu. W grupach zwierząt, które otrzymywały dietę z bardzo niską zawartością białka, synteza enzymów trawiennych trzustki była totalnie ograniczona. A przecież hamowanie syntezy enzymów trawiennych prowadzi do niewydolności trzustki. Konsekwencją tego są problemy żołądkowo-jelitowe, niedożywienie organizmu. W skrajnych przypadkach dochodzi do zmniejszenia wielkości trzustki. Niedobór białka skutkuje obniżeniem liczebności bakterii Lactobacillus bifidobacterium wytwarzających kwas mlekowy, octowy, masłowy. Obniżenie stężenia krótkołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych, między innymi masłowego, stanowi ryzyko dla zdrowia jelita krętego. Zalecana dieta wysokowęglowodanowa jest totalnie destrukcyjna dla naszego mikrobiomu. Nadmiar węglowodanów i cukrów prostych powoduje przerost drożdży
najczęściej Candida albicans. Dochodzi do dysbakteriozy, do hamowania syntezy przeciwciał, do immunosupresji. Porównywalne zagrożenie stanowi przerost Clostridium w jelitach. Klostrydia są odporne na glifosat. Jest to składnik powszechnie stosowanego herbicydu Roundup. Są również odporne na antybiotyki. Wytwarzane przez klostrydia fenole wpływają na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, na modulację osi jelito-mózg. W raporcie NIK-u, chyba z 2019 roku, wykazano, że nie ma produktów roślinnych, w tym rzekomo zdrowych kasz, które nie zawierałyby resztek glifosatu. W wielu badaniach wykazano, że skutkiem dysbiozy są zaburzenia jelitowe, celiakia, nawet nowotwory. Z kolei konsekwencją zaburzeń jelitowych są wszystkie pozostałe choroby. Alergie, autyzm, astma, choroby sercowo-naczyniowe, otyłość, schorzenia neurologiczne i neurodegeneracyjne. I chciałbym Pani dodać jeszcze jedną rzecz, którą tak obserwuję właśnie w mojej praktyce dietetycznej, czyli to, że białko jest takim praktycznie najbardziej sycącym makroskładnikiem i kiedy ludzie doprowadzają się do niedoboru tego białka, to automatycznie zwiększa się u nich konsumpcja węglowodanów i kwasów tłuszczowych i to nie tych kwasów tłuszczowych, które byśmy zalecali, takich jak na przykład masło, tylko tych, o których mówiliśmy w filmie pierwszym, gdzie rozmawialiśmy o rzekomo zdrowych tłuszczach roślinnych. No to na początek jedno pytanie. Czy przemysł spożywczy zainteresowany jest tym, żebyśmy jedli dużo na okrągło bez przerwy i zapewniali mega zyski? Czy ktokolwiek zainteresowany jest naszym zdrowiem? Dlaczego w Polsce przez 30 lat od czasów transformacji nie wprowadzono przedmiotu dotyczącego zdrowych zachowań, zdrowej diety, może tej agresji byłoby mniej? Co prawda nauczyciele z własnej nieprzymuszonej woli podejmują takowe inicjatywy w ramach lekcji wychowawczych, z czego jestem bardzo zadowolona, bo dotyczy to między innymi moich wnuków, ale w programie nauczania wszystko inne jest ważniejsze, z wyjątkiem naszego zdrowia. Ja kiedyś popełniłam straszliwe faux pas w Szwecji. To było paręnaście lat temu. Mnóstwo reklam najprzeróżniejszego piwa, jako że pracowałam w katedrze mleczarstwa zarządzania jakością, zaliczaliśmy wizytę w kolejnym zakładzie przetwarzającym mleko i zadałam pytanie, dlaczego reklamujecie piwo, a nie mleko? I jaka była odpowiedź? Strzał w dziesiątkę. Przecież każdy idiota wie, że mleko jest zdrowe. W Szwecji wie, w Polsce nie. Dlatego, że w Szwecji już w przedszkolu, w podstawówce, w szkole średniej i na studiach również uczeni są, młodzież uczona jest dbania o własne zdrowie, bo sami musimy się tym zająć. Nie ma co na kogo innego liczyć. Więc skutkiem niedoboru białka są różne metaboliczne zmiany. Hipoglikemia, czyli wahania glukozy i insuliny. Hiperfagia, czyli notoryczny głód, niezaspokojony, jem bez przerwy, no bo jak jem węglowodany, to jem bez przerwy, dlatego te węglowodany są tak reklamowane. W światowej strategii walki z otyłością zawyżone dwukrotnie, a w dokumentach unijnych tylko trzykrotnie. Najtańszy składnik diety, wiążą wodę, czyli dobarwić, dosmaczyć, zaromatyzować. I interes się kręci, zwłaszcza farmaceutyczny. Dlatego, że dieta niskobiałkowa generuje wszystkie choroby. W badaniach klinicznych wykazano, że dieta dostarczająca 30% energii w postaci białka w porównaniu z zalecaną niskobiałkową, czyli 15% energii z białka, zwiększa uczucie sytości. No wtedy jemy po prostu mniej, a przecież nie o to chodzi. Konsekwencją stosowania diety wysokobiałkowej było spontaniczne zmniejszenie spożycia energii o ponad 440 kilokalorii dziennie i utrata masy ciała o prawie 5 kg w ciągu miesiąca. Poprzez zwiększone uczucie sytości dieta wysokobiałkowa nie tylko sprzyja utracie wagi, ale też poprawia kontrolę glikemii.
Świadczy o tym wyraźny spadek poziomu trójglicerydów, spadek glikowanej hemoglobiny aż o 0,8% u osób z cukrzycą typu drugiego. Ponadto dieta wysokobiałkowa aż o 40% obniża poposiłkowy poziom glukozy we krwi. Potwierdzeniem tego faktu jest doskonałe doświadczenie, właśnie w zasadzie publikacja. W publikacji zebrano dane z 38 różnych badań eksperymentalnych dotyczących diet ad libitum. Diety te charakteryzowały się ogromną zmiennością. Białko dostarczało od kilku do 60% energii, węglowodany od 1,6 do 72%, tłuszcz od 11 do 66%. Dzięki tak dużemu zróżnicowaniu tych diet możliwe było zdefiniowanie wpływu białka na kontrolę całkowitego spożycia energii. Co się okazało? Niezależnie od tego, czy stosowano dietę wysokowęglowodanową, czy wysokotłuszczową, białko zawsze, podkreślam, zawsze było ujemnie skorelowane z całkowitym spożyciem energii. Spożycie białka zawsze było ujemnie skorelowane z całkowitym spożyciem energii, przy czym zależność ta dotyczyła szczupłych, osób z nadwagą, otyłych i bardzo otyłych. Warto jednak zapamiętać, że w obecności tłuszczu białko trawione jest powoli. Dzięki temu jest lepiej wykorzystywane. Natomiast węglowodany przyspieszają perystaltykę jelit, skracają czas trawienia, ograniczają biodostępność aminokwasów, witamin, związków mineralnych. I wracając do diety wysokowęglowodanowej, o czym już wspominałam. Dlaczego wylansowano dietę wysokowęglowodanową? Co ma ona wspólnego z zapobieganiem otyłości i cukrzycy, skoro wygenerowała te schorzenia, pandemię tych schorzeń? To są naprawdę niesamowite fakty i te badania świetne. Nie, przyznam, że tych konkretnych nie znałem. I przechodząc trochę dalej do kwestii klinicznych, pani profesor, chciałem zapytać, czy to, co obserwujemy, czyli zdecydowanie zwiększoną zachorowalność na choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne. Widziałem takie statystyki, które pokazują, że niedługo choroba Alzheimera ma w Ameryce przeskoczyć choroby serca jako najczęstsza przyczyna zgonów. Czy to też może wynikać z niedoboru białka w diecie? Oczywiście, że tak, dlatego że białko jest źródłem aminokwasów, które pełnią funkcję neuroprzekaźników. Inne aminokwasy, tyrozyna, tryptofan, służą jako prekursory do wytwarzania w organizmie neurotransmiterów. Ograniczone spożycie białka, konkretnie tych aminokwasów, tak się składa, że ich źródłem jest przede wszystkim żywność pochodzenia zwierzęcego. Zwiększa ryzyko zaburzeń emocjonalnych, bezsenności, depresji. Z takich szacunkowych opracowań wykonanych przez naukowców niemieckich wynika, że w 2018 roku 38% Europejczyków nie było w stanie funkcjonować bez wsparcia psychologa bądź psychiatry. W tych opracowaniach wykorzystano karty zdrowia z przychodni i szpitali psychiatrycznych w całej Europie. Zapamiętajcie Państwo, 38% Europejczyków. A kim jest łatwiej zarządzać? Czy ludźmi myślącymi, potrafiącymi zorganizować się jak Francuzi w obronie swojego wieku emerytalnego? Czy bezwolną, bezmyślną masą? Niskie spożycie białka zawsze prowadzi do upośledzenia funkcji poznawczych. Wykazano to w badaniach na myszach. Zwierzątka przez 2 miesiące otrzymywały dietę niskobiałkową i zaobserwowano u nich wyraźne zaburzenia w uczeniu się, zapamiętywaniu, zaobserwowano wyraźną nadpobudliwość, po czym połowę zwierzątek uśpiono i w mózgu tych uśpionych wykazano zmniejszone stężenie większości neuroprzekaźników, zwłaszcza tych najważniejszych jak kwas gamma-aminomasłowy, dopamina, noradrenalina, serotonina. Natomiast grupie tych, która nie została uśpiona, uzupełniono niedobory aminokwasów pełniących funkcję neuroprzekaźników i okazało się, że wszystkie zmiany behawioralne się cofnęły.
czyli można. To informację polecam rodzicom małych dzieci i nauczycielom. Fakt, że wysoka podaż białka w diecie zmniejsza ryzyko depresji, potwierdzono w badaniach na 1440 tureckich studentach. Im więcej jedli białka, tym mniejsze ryzyko depresji, problemów z kojarzeniem, zapamiętywaniem. Ale oprócz białka w zapobieganiu schorzeniom neurologicznym niezmiernie istotne są witaminy z grupy B, których nośnikiem są białka zwierzęce. W procesie mielinizacji włókien nerwowych szczególną rolę odgrywają foliany, czyli witamina B9. Synteza neuroprzekaźników zawsze wymaga obecności witaminy B6. Przy niedoborach witaminy B12 dochodzi do uszkodzenia osłonek nerwów obwodowych oraz nerwów rdzenia kręgowego. Najlepszym źródłem tych witamin, czyli B6, B9, B12, jest nieprzetworzone białko zwierzęce. Niedobór którejkolwiek jednej z tych witamin jest przyczyną hiperhomocysteinemii, czyli wzrasta ryzyko chorób serca i udarów mózgu. Jest także przyczyną dysfunkcji mitochondriów, a w konsekwencji niedoborów energii, co jest niezmiernie istotne w generowaniu wszystkich schorzeń neurologicznych. W zasadzie wpływ spożycia białka na zaburzenia psychiatryczne nie jest szeroko badany. W jednym z badań dotyczących dorosłych chorych z autyzmem wykazano niedobór cynku, którego najlepszym źródłem jest mięso. W innym badaniu, zrealizowanym w Wielkiej Brytanii, wykazano, że częste spożycie mięsa, co najmniej czterokrotnie w tygodniu, zmniejsza ryzyko demencji i choroby Alzheimera. Natomiast weganizm czy wegetarianizm, podobnie jak spożycie mięsa mniej niż raz w tygodniu, ale również spożycie mięsa przetworzonego, zwiększało ryzyko demencji i choroby Alzheimera w ciągu 10 lat. Jest jeszcze jeden składnik mięsa istotny w ochronie naszych neuronów, mianowicie L-histydyna. Najlepszym źródłem L-histydyny jest mięso, przy czym w wołowinie jej zawartość jest dwukrotnie większa niż we wszystkich pozostałych gatunków mięsa. L-histydyna przenika barierę krew-mózg. Poprzez zwiększoną syntezę tlenku azotu rozszerza naczynia krwionośne, czyli usprawnia krążenie mózgowe. Jednocześnie poprzez zmiatanie rodnika hydroksylowego oraz tlenu singletowego ogranicza skutki stresu oksydacyjnego w mózgu. Czy można być zdrowym, eliminując mięso z naszej diety? Śmiem wątpić. Wręcz przeciwnie. Eliminacja mięsa z diety zwiększa ryzyko schorzeń. Potwierdzają to badania zrealizowane w 4 krajach, w których to badaniach wykazano, że zaledwie 15% seniorów 60+, spożywało regularnie 3 posiłki z odpowiednią zawartością białka. Tymczasem dla zachowania zdrowia, również psychicznego, odpowiednie spożycie białka na poziomie 1,5 do 2 gram na 1 kg właściwej masy ciała, podobnie jak znaczna przewaga, co najmniej 2/3 białek zwierzęcych w diecie, jest warunkiem zachowania naszego zdrowia. Produkty zwierzęce oprócz najcenniejszych białek, bogatych w aminokwasy siarkowe i w aminokwasy rozgałęzione, zawierają komplet witamin, które zapobiegają kumulacji homocysteiny w organizmie. Co więcej, w produktach zwierzęcych obecny jest 5-metylotetrahydrofolian. Jest to biologicznie aktywna forma kwasu foliowego, która nie wymaga w naszym organizmie żadnych przekształceń. Kwas foliowy, którego największe ilości obecne są w zielonych warzywach i w produktach zbożowych, musi być przekształcony do 5-metylotetrahydrofolianu, żeby mógł być wykorzystywany. Tymczasem 48% ludzi rasy kaukaskiej, czyli białych, posiada zmutowane geny i z tego powodu
przekształcenia kwasu foliowego do bioaktywnej formy są u tych osób znacznie ograniczone. No nie ma wątpliwości, że rezygnacja ze spożycia białka zwierzęcego zwiększa ryzyko chorób psychicznych. I znowu muszę podkreślić, że wysokowęglowodanowa dieta nie sprzyja aktywności mózgu. Przy wysokim poziomie insuliny, co jest skutkiem nadmiaru cukrów, blokowane jest wnikanie do mózgu wszystkich aminokwasów z wyjątkiem tryptofanu. Z tryptofanu powstaje serotonina, która doskonale wycisza emocje, uspokaja, ale też doskonale ogranicza zdolności percepcyjne. Nie bez powodu w stresie sięgamy po słodycze. W stresie jak najbardziej, ale czy dzieci, młodzież muszą jeść słodycze? Jeżeli dzieci i młodzież mają w szkole myśleć, kojarzyć, zapamiętywać, to na śniadanko pierwsze i drugie konieczne jest białko, najlepiej jajka, mięso, sery dojrzewające, a nie reklamowane w programach telewizyjnych owsianki, nutelle, batoniki, soczki, żelki, no a tym bardziej guma do żucia. Być może przy właściwie skomponowanej diecie, przy właściwej podaży białka, poziom agresji u dzieciaków się zmniejszy. Znam tylko jedno badanie dotyczące poziomu agresji zrealizowane w zakładach karnych w Wielkiej Brytanii. Wyłuskano 46 czy 48 wyjątkowo agresywnych młodych mężczyzn. I co się okazało? U wszystkich bez wyjątku stwierdzono totalne niedobory folianów. Pewno tych pochodzących z produktów pochodzenia zwierzęcego. Więcej tego typu badań nie znam, co nie znaczy, że ich nie ma. Po prostu trzeba poszukać. Niesamowite są to fakty, szczególnie biorąc pod uwagę to, że dzisiaj po prostu wszędzie zaleca się ograniczenie, szczególnie mięsa, które właśnie jest tak bogate w składniki odżywcze. I pani profesor, jak mówimy już o dzieciach, to ja sam jestem w sytuacji, w której szczęśliwie, bez większych problemów oczekuję już na moją córeczkę. Natomiast jako praktyk dietetyki regularnie zgłaszają się do mnie pary, w których któraś strona albo obie mają problem z płodnością i widać to po prostu, że coraz więcej osób ma problem z posiadaniem potomstwa, z zajściem w ciążę, ze spłodzeniem tego dziecka. Czy dieta, szczególnie dobory białka, mają z tym związek? Oczywiście. A czemu miałyby nie mieć związku? Warto zauważyć, że w czasach przed transformacją ustrojową ten problem w ogóle nie istniał. Warto sprawdzić w statystykach. Aktualnie co piąta para ma problemy z posiadaniem potomstwa. Wynika to przede wszystkim ze stresu, ale także ze zbyt niskiego spożycia białka. Niedobór białka wpływa na zmniejszoną płodność, zwiększa ryzyko poronień. Kluczową rolę w spermatogenezie, w rozwoju płodu odgrywa L-arginina. Najlepszym jej źródłem nie jest mięso, a orzechy. Stosowanie przez dorosłych mężczyzn przez zaledwie 9 dni diety nie zawierającej argininy wpłynęło na zmniejszenie liczby oraz ruchliwości plemników. Natomiast w badaniach na ciężarnych samicach wykazano, że L-arginina jest niezbędna do optymalnego przeżycia zarodka oraz płodu. Więc wszystkim młodym, którzy mają problemy, polecam orzechy. 9 orzechów włoskich albo 7 dziennie, o czym zapewnia pan doktor Marek Skoczylas. Warto obejrzeć. Płodność zależna jest także od jakości białka. Dopóki genetycznie modyfikowanej soi w naszej diecie nie było, wówczas problem nie istniał. Żywność, którą konsumujemy codziennie, zawiera znaczne ilości genetycznie modyfikowanej soi. Jako konsumenci nie jesteśmy tego świadomi, albowiem wprowadzono definicję genetycznie modyfikowanej soi i z powodu tej definicji genetycznie modyfikowana soja zniknęła, przepadła. Możecie Państwo poczytać w pracy mojej i profesora Wiązkowskiego szczegóły tego przekrętu. Generalnie przyjęto definicję, że jeżeli produkt zawiera mniej niż 0,9% genetycznie modyfikowanej soi, to nie jest genetycznie modyfikowany.
To jest dobry przekręt. Zresztą nie jeden. Jeden z bardzo wielu. W soi obecne są fitoestrogeny, przy czym w genetycznie modyfikowanej jest ich 5-7-krotnie więcej niż w tradycyjnej. O tym, że fitoestrogeny działają antagonistycznie do testosteronu, to internauci na pewno wiedzą. Skutkiem działania fitoestrogenów są uszkodzenia DNA oraz unieczynianie plemników jeszcze przed wniknięciem do komórki jajowej. W badaniach zrealizowanych w Austrii wykazano statystycznie istotną zależność między spożyciem soi a spadkiem ilości plemników o 30-50%. Zaledwie 30 mg soi w każdym kilogramie zjadanego pożywienia stanowi zagrożenie dla męskiej płodności, więc panowie powinni totalnie zrezygnować z kiełbasek, parówek z przetworzonego mięsa, zadbać o właściwą podaż antyoksydantów i pełnowartościowego białka, zagryzać regularnie orzechami. I tu muszę się pochwalić, moja koleżanka dużo młodsza z mikrobiologii miała ten problem mniej więcej 20 lat temu, albo może nawet 20 kilka. No i skorzystała z tych porad i dziękuję jej bardzo za to, że przekazała te sposoby dietetyczne na zwiększoną płodność kolegom swojego męża. Wszyscy są posiadaczami potomstwa. Przy okazji pozdrawiam Maciusia. To pierwsze dziecko, które dzięki zmianie diety się urodziło, ma w tej chwili około 20. Niezależnie od fitoestrogenów, hormonopodobne działanie wykazują niektóre ksenobiotyki. Glifosat, główny składnik herbicydu Roundup, bisfenol. Jest problem, o którym się nie mówi, a zasygnalizowany został na sympozjum w 2005 roku przez Francuzów. Jakie ilości leków, między innymi środków antykoncepcyjnych, obecne są w wodzie pitnej? Tego nikt nie monitoruje. Francuzom zmyto głowę za te informacje, ale organizacje pozarządowe w USA w 2011 roku te organizacje przeprowadziły na własny koszt badania wody pitnej w największych aglomeracjach w Stanach Zjednoczonych. Uzyskali dokładnie takie same wyniki z tą różnicą, że w wodzie pitnej we Francji było najwięcej środków antykoncepcyjnych, no oni seks doceniają, natomiast w wodzie pitnej w USA było najwięcej leków psychotropowych. Oprócz tego izoflawony sojowe, daidzeina, ganiseina, te, które łagodzą skutki menopauzy, czyli wskazane dla pań w wieku 50+, działają hamująco na peroksydazę tarczycową. Przy niedoborach jodu, które w diecie Europejczyków są powszechne, zwiększa to ryzyko chorób tarczycy. Z całą pewnością nie ułatwia to posiadania potomstwa. I znowu wracamy do kandydozy. Niedobory białka przy wysokim spożyciu węglowodanów, cukrów prowadzą w sposób nieuchronny do kandydozy, a nadmierny rozrost drożdży kandida u kobiet w ciąży jest najczęstszą przyczyną przedwczesnych porodów i poronień. Dlatego, że metabolity wytwarzane przez drożdże kandida są toksyczne, zwłaszcza dla płodu. Jednym z nich jest kwas winowy, który hamuje wytwarzanie energii poprzez utlenianie glukozy. Skutkuje to zakwaszeniem organizmu i 5-krotnym ograniczeniem ilości wytwarzanej energii. Kandydoza jest przyczyną nadkwasoty, niedoboru związków mineralnych, osłabienia odporności. I tu kolejna przerażająca informacja. Zalecane spożycie białka przez kobiety w ciąży jest również zaniżone. Przyjęto założenie, że 1,2 grama białka jest wystarczające i wszyscy lekarze, nie tylko w Polsce, przestrzegają swoje pacjentki przed zwiększoną podażą białka. Z publikacji naukowych, które w swojej książce cytuje dr Tomasz Dangel, wynika, że w drugim trymestrze ciąży to spożycie powinno kształtować się na poziomie minimum 1,6, w trzecim trymestrze na poziomie 1,8 grama na kilogram masy ciała.
Ja na krótko przed covidowym szaleństwem otrzymałam 3 maile od swoich studentek. One już w trakcie studiów, bo studiowały niestacjonarnie, pracowały, funkcjonowały w Austrii, Holandii i w Niemczech. Maile były bardzo podobne. Jestem w 6., 7. czy 8. miesiącu ciąży. W zasadzie wszystko jest z dzidzią ok, ale nie przybiera na masie, waży o 400-800 gram za mało. Dziewczyny kończyły dietetykę. I ku mojemu zdziwieniu, pan czy pani doktor, w jednym przypadku była pani doktor, przestrzega przed zwiększonym spożyciem białka, bo nerki mogą na tym ucierpieć. No, dziewczyny były po dietetyce, jak już wspomniałam, więc kumały, że coś tutaj nie gra. No i pytanie, jak to interpretować i co robić w tej sytuacji. Na szczęście miałam książkę pana doktora Dangla. Jednej z dziewczyn udało się tą książkę przez internet kupić, bo nakład był już wówczas wyczerpany, koniec 2019 roku. Pozostałym wysłałam 4 strony skanu. Wiem, że złamałam prawo autorskie. Przepraszam najmocniej, ale komentarz do tabel napisałam sama. I w tym momencie prawa autorskiego nie złamałam. W krótkim czasie otrzymałam około 10 podobnych maili, również od swoich studentek, czyli lekarze w Polsce, lekarze w Austrii, Holandii, w Niemczech zabraniają ciężarnym zwiększonego spożycia białka, bo w zaleceniach zapisano 1,2. Czy jest możliwe, że lekarze nie wiedzą, że dziecko nie może urosnąć bez białka? Przecież od podaży białka w diecie kobiety ciężarnej zależy prawidłowy rozwój grasicy u płodu, a od tego zależy funkcjonowanie narządów limfatycznych. Od podaży białka zależy rozwój jelita, ilość, długość kosmugów jelitowych, możliwość syntezy defensyn, tych peptydów o działaniu przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym. Ze względu na programowanie metaboliczne, niedobory białka w życiu płodowym osłabiają odporność wrodzoną na całe życie. Nie wiem, na jakiej podstawie lekarze ginekolodzy ostrzegają pacjentki przed zwiększonym spożyciem białka, dlaczego straszą chorobami nerek. Czy chodzi tylko o brak wiedzy? Obawiam się, że nie. Potworne, potworne, ale tak książkę doktora Dangla jak najbardziej rekomendujemy i bardzo szkoda, że nie ma już jej w formie fizycznej, ale w formie cyfrowej można ją na szczęście dalej zakupić, także jeżeli słuchają nas jakieś panie, które potrzebują, to ja bardzo polecam. A teraz przejdźmy, pani profesor, dalej, bo ja coraz częściej widzę osoby, szczególnie osoby, które ograniczają z różnych przyczyn, z przyczyn informacji, które pozyskały gdzieś z internetu czy telewizji, ograniczają podaż produktów z pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso, jaja, nabiał, i po prostu wyglądają na osoby niedożywione. Czy są dowody naukowe, które pokazują, że u osób niedożywionych występuje spadek libido? To znaczy są bardzo nieliczne, póki co, być może będzie ich wkrótce więcej, ale są. Prawie 70% pacjentów Szpitala Medycyny Estetycznej, prywatna klinika w USA, które miały problemy z trądzikiem, pigmentacją skóry, z bielactwem, wypadaniem włosów, a nawet zębów, przyjmowała, uwaga, mniej niż połowę zalecanego spożycia białka. Czyli 1/4 tego, co organizm potrzebuje. No można się domyślać, że w Stanach Zjednoczonych również edukacji co do diety właściwego odżywiania nie ma. Chociaż nie wiem, nie sprawdzałam. U osób, które stosowały dietę wysokowęglowodanową, to są badania z tego szpitala prywatnego. Na obrazach histopatologicznych z okolic podbródka wykazano luźny, pofragmentowany kolagen, a w skórze głowy przewlekły okołomieszkowy nacik zapalny i zwłóknienia. U tych osób, czyli z grupy kontrolnej, które stosowały dietę wysokobiałkową, głównie to był personel szpitala, w skórze właściwej obecne były grube, równomiernie zabarwione wiązki kolagenu. Uwaga, nie było zmarszczek, bez żadnych defektów w skórze głowy. Muszę przyznać, że ja kilkanaście razy wprawiłam swoich studentów w osłupienie. Fakt, że był to semestr letni i młodzież była ubrana lekko.
Mianowicie z grupy wyłuskałam, najczęściej to były 3-4 osoby stosujące dietę wege. Byli w szoku, jak i dlaczego. Więc jeżeli 20-30-letnia dziewczyna ma zwiotczałe mięśnie pod pachą do łokcia, tak zwane pelikany, typowe dla pań w moim wieku, to jest więcej niż oczywiste, że ma w diecie za mało białka. No tylko w jednym przypadku się pomyliłam, bo chodziło o przepiękną dziewczynę, która chorowała na raka trzustki, no i niestety zmarła. Ale w większości przypadków niedożywieni mają problemy i z cerą, i z włosami, i z paradontozą na dodatek. Okej. Okay. To jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. I teraz dochodzi mi to, bo rozmawiamy dużo o tym, że te produkty pochodzenia zwierzęcego są najlepszym źródłem białka. To białko jest dla nas niezbędne, to jest już jasne po tym wykładzie. Do niedawna, a w sumie dalej wmawia się nam, że wysoki cholesterol i spożywanie cholesterolu jest przyczyną miażdżycy, ale dzisiaj na topie jest krytyka czerwonego mięsa, a raczej atak na czerwone mięso i wskazywanie, że jest przyczyną wszystkich możliwych chorób. Co pani profesor na ten temat sądzi? Ja już wspomniałam, że Amerykanie od lat 70. usiłują zmonopolizować produkcję żywności. Tylnymi drzwiami wprowadzono poprzez zmianę definicji soję genetycznie modyfikowaną i wszystko inne tak się dzieje. Wszystko inne za sprawą polityków, którzy nie weryfikują, nie sprawdzają. No najprawdopodobniej nie bezinteresownie. Wszystkie pomysły koncernów są wdrażane. Więc publikacji, z których wynika, że czerwone mięso zwiększa ryzyko chorób kardiometabolicznych. Już się nie mówi o miażdżycy, tylko o chorobach kardiometabolicznych. Przybywa. Ja znam kilkanaście takich opracowań i w publikacji, która w ciągu miesiąca trafi do redakcji, no myślę, że do końca roku będzie opublikowana, będą szczegółowe informacje na ten temat. Zasygnalizowane są w pracy o dyskredytacji białek zwierzęcych z przeglądu mleczarskiego. Ona jest dostępna w internecie. Autorami tych prac, co jest znamienne, są profesorowie farmacji i medycyny. Warto sobie przypomnieć, że od lat 60. główną przyczyną miażdżycy był cholesterol. Co prawda nikt i nigdy nie przedstawił wiarygodnych dowodów naukowych na związek cholesterolu pokarmowego z zachorowalnością na miażdżycę. Mimo to hipercholesterolową teorię miażdżycy wykorzystano do dyskredytacji tłuszczów zwierzęcych, czyli do wypromowania rzekomo zdrowych olejów i margaryn, no z jakim skutkiem powinniście Państwo pamiętać. 5-krotny wzrost zachorowalności na nowotwory. Aktualnie również z pominięciem jakichkolwiek argumentów merytorycznych dyskredytowane jest czerwone mięso. Wykazywany jest związek między spożyciem aminokwasów siarkowych, najcenniejszych dla naszej odporności mózgu, dla naszego metabolizmu oraz żelaza chemowego, a zachorowalnością na choroby kardiometaboliczne, nie na miażdżycę. Wykazanie statystycznie istotnej zależności nie jest żadnym dowodem naukowym. Konieczne jest wówczas wyjaśnienie mechanizmu szkodliwego działania, wyjaśnienie, co jest skutkiem, co jest przyczyną. I z tym autorzy wspomnianych publikacji mają duży problem. Dlatego, że są doskonale świadomi tego, że schorzenia układu sercowo-naczyniowego są przyczyną hiperhomocysteinemii. Ale o hiperhomocysteinemii nie mogą wspominać, bo każdy wie, że hiperhomocysteinemia jest skutkiem niedoboru B6, B9, B12. I dlatego omijają ten problem, bo przecież nie chodzi o profilaktykę zdrowia, a chodzi wyłącznie o dyskredytację czerwonego mięsa. Cytotoksyczne działanie homocysteiny polega na włóknieniu, sztywnieniu, wapnieniu naczyń krwionośnych. W dodatku homocysteina powoduje zaburzenia równowagi procesów krzepnięcia krwi, co zwiększa ryzyko zakrzepicy i udarów mózgu. Twierdzenie, że hiperhomocysteinemia jest związana z aminokwasami siarkowymi, których źródłem jest białko zwierzęce, to jest przekręt. Jest całkowicie bezpodstawne,
Przy właściwej podaży wspomnianych witamin B9, B6, B12 homocysteina w naszym organizmie ulega remetylacji do metioniny. No niestety wystarczy niedobór jednej z tych witamin i wówczas homocysteina kumuluje się w organizmie. No najlepszym potwierdzeniem tego jest największy odsetek osób z hiperhomocysteinemią i pięciokrotnie większe ryzyko udaru mózgu w grupie wegetarian. Badania przeprowadzone w Australii i w Holandii. Wynika to z deficytu witaminy B12, ale też może wynikać z mutacji genów odpowiedzialnych za przekształcanie kwasu foliowego do aktywnej biologicznie formy. Rzeczywistą przyczyną hiperhomocysteinemii, publikacji na ten temat jest mnóstwo, nie jest nadmiar aminokwasów siarkowych w diecie, ale niedobory witamin z grupy B. Nie bez powodu zachorowalność na chorobę niedokrwienną serca nie koreluje ze spożyciem nieprzetworzonego czerwonego mięsa, które zawiera te witaminy. Koreluje wyłącznie ze spożyciem mięsa przetworzonego, w którym to mięsie witaminy uległy biodegradacji. W przetworach mięsnych obecne są najróżniejsze produkty oksydacji, karbonylacji, nitrozowania, które rzeczywiście zwiększają ryzyko choroby niedokrwiennej serca i nie tylko. Podobne szkodliwe działanie wykazuje żelazo, uwaga, żelazo jonowe obecne w produktach roślinnych, stosowane w celu fortyfikacji wszystkich produktów dla najmłodszych dzieci. Sprawdzajcie na etykietach. Natomiast żelazo chemowe, które jest związane z białkiem, nie generuje reakcji wolnorodnikowych. Chodzi o reakcję Fentona, w której wskutek utleniania żelaza dochodzi do wydzielania mnóstwa dużej ilości rodników, szczególnie szkodliwych rodników hydroksylowych. Niestety, skutkiem długotrwałego przechowywania mięsa, skutkiem niedoboru antyoksydantów w mięsie, co wynika ze stosowania wysokowydajnych technologii produkcji, może dochodzić do rozpadu cząsteczki chemu i wówczas uwalniane jest żelazo jonowe. Więc pisanie, że żelazo chemowe generuje reakcje wolnorodnikowe, jest przekrętem. Wyłącznie żelazo jonowe i dziwnym trafem mówi się tylko o żelazie jonowym uwalnianym z chemu, natomiast żelazo jonowe obecne w produktach roślinnych i stosowane w celu fortyfikacji jakby nie istniało. Dlatego śmiem twierdzić, że wnioski formułowane na podstawie wyników badań kohortowych, niestety również kliniczno-kontrolnych, są całkowicie absolutnie bezpodstawne. Dlaczego? W badaniach klinicznych nie uwzględniono ani poziomu witamin z grupy B, ani poziomu homocysteiny, ani żadnego z 24 polimorfizmów genetycznych enzymu odpowiedzialnego za przekształcanie kwasu foliowego do biochemicznie, biologicznie aktywnej formy. Co więcej, w badaniach tych nie uwzględniono żadnych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, takich jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, palenie papierosów, zakażenie Helicobacter pylori czy niska aktywność fizyczna. Czy można takie opracowania traktować jako wiarygodne? Czy przypadkiem nie są to prace realizowane na zamówienie? Ja tylko podsumowując ten temat dodałbym, że wielokrotnie szukałem i wielokrotnie prosiłem o pokazanie takich badań i nie widziałem do tej pory badania randomizowanego klinicznego, które wykazywałoby, że mięso powoduje stany zapalne. Nie widziałem takiego badania, mimo że przeglądałem mnóstwo prac, a w tych pracach wniosek był wręcz odwrotny. Za każdym razem był brak tego efektu, więc to idealnie potwierdza to, co pani profesor tutaj powiedziała. Ale chciałbym przejść do czegoś innego, pani profesor, bo z tego komentarza wynika, że niedobory białka są przyczyną tak naprawdę, która jest, ma związek z każdą chorobą. Natomiast w dyskusjach, które toczyłem, pojawiło się często takie przytoczenie badanie, które na przykład pokazuje, że przedszkolanki i przedszkolaki, albo też pielęgniarki jedzą jednak
dużo więcej białka, nawet 200 czy 360% zaleconej ilości. Więc skoro niektórzy jedzą go dużo więcej, a może wszyscy jedzą go dużo więcej, to skąd ta zachorowalność? Znam te opracowania, chyba nawet je cytuję w którejś z publikacji. Prawdopodobnie w tej, która się niebawem powinna ukazać, bo już jest po recenzjach. Więc zawsze wyniki badań zależą od stosowanej metodologii. Przypomnijcie sobie Państwo, referencyjne spożycie białka określono z wykorzystaniem najmniej wiarygodnej metody badań. Standardem w realizacji prac naukowych jest stosowanie dwóch różnych metod analitycznych, czasami nawet trzech, w celu uwiarygodnienia wyników. Niestety, ustalając poziomy średniego zapotrzebowania na białko, nieprzypadkowo zastosowano tylko jedną, nieprzypadkowo najmniej dokładną metodę bilansu azotu. Co do wyników wspomnianych badań i spożycia białka przez przedszkolaki, pielęgniarki, te wyniki są poprawne. My nie możemy ich kwestionować, dlatego że autorzy prac odnieśli rzeczywiste spożycie białka do wartości referencyjnej, która jest zaniżona o 50%. Jeżeli podwoimy wartość referencyjną i przeliczymy wyniki uzyskane przez autorów badań, to okaże się, że spożycie białka wśród przedszkolaków i pielęgniarek kształtuje się na poziomie 100-180% i wcale nie jest zbyt duże. Podobny problem, autentyczny problem mamy z oszacowaniem rzeczywistego spożycia białka, ponieważ tak naprawdę nie do końca wiemy, co zjadamy z codzienną dietą. Statystyczny Polak spożywa 70 kg mięsa rocznie. Tylko jaka jest rzeczywista zawartość białka w ulepszonym, w opinii technologów soczystym, w mojej opinii i w opinii większości konsumentów, wodnistym mięsie? Jaka jest zawartość białka w wędlinach? Jakie są proporcje między pełnowartościowym białkiem zwierzęcym a białkiem sojowym dodawanym wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe? Czy statystyczne spożycie mięsa należy podzielić przez 2? Czy może przez 2,5? Rok, półtora roku temu przy okazji opracowywania publikacji Białko niedoceniany składnik diety znalazłam informację, no niestety nie byłam w stanie jej ostatnio odtworzyć, jakoby w ciągu ostatnich 10 lat spożycie białka zwierzęcego wzrosło dwukrotnie. Jeżeli odniesie się to do hodowli zwierząt, to ona nie wzrosła dwukrotnie, wręcz przeciwnie. Czyli mamy dwukrotny wzrost spożycia dwuwodzianu mięsa, bo to jest oferta handlowa. No, ja mam nadzieję, że Państwo rozumiecie teraz, jak poprzez manipulowanie danymi można manipulować opinią publiczną. Niestety media mają w tym bardzo duży udział. Pani profesor, już na koniec podsumowując ten cały temat, naszą rozmowę, bardzo, bardzo ciekawą, czy może pani profesor powiedzieć, do czego to wszystko zmierza? Dokąd my zmierzamy i do czego zmierza polityka żywieniowa w naszym kraju? No ładnie, na koniec mnie pan znokautował. No ale jak już wspomniałam, polityka, a nie ilość żywności decyduje o tym, co się dzieje. Z przykrością muszę stwierdzić, ja mam już odpowiednio dużo lat, niektórzy pytali ile, więc informuję, dokładnie 73, że polityka żywnościowa w Polsce realizowana jest pod dyktando zachodnich koncernów bez względu na to, która opcja sprawuje władzę. Najlepiej świadczy o tym aktualna sytuacja rolników. Doskonale świadczy o tym sprywatyzowanie przetwórstwa żywności w całym naszym kraju. Doskonale potwierdza to brak nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, a konkretnie nadzór pozorowany, iluzoryczny. Obawiam się, a moje obawy graniczą z pewnością, że za sprawą horrendalnie wysokich cen energii mięso już wkrótce, oczywiście po wyborach, może zdrożeć nawet do 100 zł za kilogram. Przetwórstwo żywności jest wyjątkowo energochłonne i żadnych tarcz osłonowych nie otrzymało. No obserwujecie Państwo, jak rosną ceny masła na przykład. Globaliści dawno już, kilkadziesiąt lat temu,
zadecydowali, że mamy odżywiać się paszą dla ludzi, tak samo jak tylnymi drzwiami poprzez zmianę definicji wprowadzono genetycznie modyfikowaną soję, na nasze talerze trafią robale. A może już je zjadamy w postaci koncentratów białkowych, dodatków smakowych? Obawiam się również, i po raz kolejny moje obawy graniczą z pewnością, że za lat 10-15 biologicznie aktywna, nieprzetworzona żywność będzie nieosiągalna albo koszmarnie droga. Natomiast polskie rolnictwo zostanie zaorane, przejęte przez koncerny amerykańskie w ramach dozgonnej miłości między oboma narodami. Jeżeli ktokolwiek nie podziela mojej opinii, z czego się bardzo cieszę, bo krytykowanie i sprawdzanie polecam zawsze każdemu przy każdej okazji, to polecam obejrzenie filmów Korporacyjna żywność. Z soi produkuje się w Stanach 150 produktów zbożowych, z produktów spożywczych, z kukurydzy około setki, z miksu soi z kukurydzą kolejne 250, zaromatyzowane, sensorycznie atrakcyjne, trwałość do 4 lat. Obejrzyjcie Państwo również film Kodeks Alimentarius. No tak się składa, że treść tych filmów jest dokładnie tak samo optymistyczna, jak moje konkluzje. Przerażające. Pani profesor, to może chociaż na osłodę możemy liczyć na kolejną rozmowę. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Oczywiście, że tak. Proponuję pozostanie przy białkach, których niedobór zaburza homeostazę całego organizmu, jest przyczyną wszystkich bez wyjątku schorzeń metabolicznych. Jako, że zbliżają się święta Wielkanocne, to proponuję rozmowę o jajach. Tym bardziej, że w naszej diecie są one niedoceniane. Zjadamy 4-5 razy mniej jajek niż Chińczycy czy Japończycy. Świetny temat i myślę, że jak najbardziej możemy właśnie o tym porozmawiać. Ja staram się tą normę nadrobić, bo u mnie co najmniej 5 jajek każdego dnia się pojawia, więc staram się tą polską normę trochę nadrobić. Pani profesor, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Bardzo się cieszę, że zobaczymy się ponownie, więc dziękuję, żegnam i do zobaczenia niedługo. Dziękuję za uwagę i do miłego. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten wywiad, ta rozmowa, podobnie jak poprzednie rozmowy z profesor Grażyną Cichosz, przypadły Ci do gustu i Ci się spodobały. Jeżeli tak, to będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę, będę wdzięczny za zostawienie komentarza pod tym filmem i za zostawienie subskrypcji. Przebiliśmy już 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale, więc bardzo Ci dziękuję za udział w tym dla mnie bardzo dużym wydarzeniu, ponieważ kiedy zaczynałem prowadzić kanał YouTube, nie spodziewałem się, że uda mi się osiągnąć tak fajne wyniki, ale to wszystko się trwa, to wszystko rozwija się i bardzo Ci za to dziękuję. Więc łapka w górę, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek, będę za to ogromnie wdzięczny. Sprawdź też opis filmu, bo znajdziesz tam link do strony Ketocentrum, gdzie znajdziesz więcej ciekawych i przydatnych informacji i znajdziesz też link do prac naukowych Pani Profesor. Więc jeżeli chcesz rozwinąć ten temat, poczytać więcej, to tam zdecydowanie znajdziesz więcej informacji. No i daj też znać w komentarzu, czy chcesz kolejnych rozmów z profesor Grażyną Cichosz. Dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia niedługo w kolejnych materiałach. Bądź zdrowy, trzymaj się, do zobaczenia. Cześć!